Smoczy kolej. Ciekawe, czy dzięki niemu starzec zobaczy przyszłość. O kilku miejscach, dobra. Nie przeniesiemy się na tego. Jakieś jedzenie. No, chodźcie. Jesteście z powrotem. Mam to, co prosiłeś. Dziękuję. Dajcie mi chwilę. Widzę wilka. Brnie przed siebie, do samotnej wieży, na przekór zamieci. Podąża śladem jaskółki, ale jaskółka nie słucha wycia wilka. Przywuje wysoko, wysoko, wie, że to jej ostatni lot. Estuadesse, tak będzie. Wypatruj znaków, świat umrze wśród mrozu i odrodzi się wraz z nowym słońcem. Odrodzi się ze starszej krwi, z hen i haer, z zasianego ziarna. Przepowiednia i tliny. Zostawcie mnie samego, idźcie już. Mam teraz nawet statek. Zakończony już, tak? Tak. Jeden punkt mamy teraz. 11. Chcielibyśmy sobie kupić. Mam 5 na 5.
5. Obecne 20, to będzie 40, nie, to się opłaca, bo właśnie uników. Tak. Zadanie. No dobrze. Mogliśmy teraz. No już tu wiem, gdzie wcześniej to na 3, 10, 8, 6. Dobra. Dobra, patrzmy, gdzie to mamy być. Dobra, to lecimy. My jesteśmy tu, to znaczy, dobra, idziemy do rzecznika. No ile teraz było? O, do 1500. No tak, to będziemy się chyba do jutra chyba przemieszczali. Co to jest chwileczka? Tylko się zadam. Czekaj, z czarownicami się uporamy, to i za was się weźmiemy. A? Czego chcesz? Ja w sprawie ogłoszenia. Podobno macie problem z jakimś potworem. Problem? Dobre sobie. W czarnej dupie, kurwa, jesteśmy, a nie mamy problem! Siedzi jakieś kudłate chuj wie co w lesie i napada na każdy jebany transport, jaki tu jedzie gościńcze. Kończą nam się już bełty, strzały, prowiant. No niedobrze jest. Wysłałem paru ludzi, żeby zobaczyli, co się dzieje, i nie wrócili. Sprawa jest prosta. Przynieś mi łeb tej mędy, to dostaniesz złoto. Tyle, co w ogłoszeniu stoi. Targować się nie będę, kwatery nic więcej nie wyda. Ale mogę od siebie dołożyć glejt, z którym przejedziesz przez spontan. To jak, stoi? Uczciwa oferta. Zobaczę, co da się zrobić. No dobra.
Możecie wyjść. Nic wam nie zrobię. Kiedy ostatnio zasiadłaś? Tydzień temu. Pół pieczonej wiewiórki, a potem jeszcze trochę jagód. Proszę, podziel się z innymi. To dla nas? Naprawdę dziękuję. Proszę, to dla was, za waszą dobroć. Spoczko. A ja dziś dostałem bajki chleba. Lalka. Kurde bestie. Ręce, ręce, węże. Co to z kurde bestie jest? Jak kupiliśmy to juki, to bez porównania mamy większy udźwig. Ślady pazurów, tępych zębów, żerowały tu trupojady, ale wszystkie zadane przez nich rany są pośmiertne. Ślady pazurów, tępych zębów, żerowały tu trupojady, ale wszystkie zadane przez nich rany są zrabowane. Albo ktoś zwędził ładunek już po ataku potwora, albo nasz potwór. Rany jak od pazurów, a tu strzała, ułamana tuż przy ciele. Ślady stóp. Ktoś przeżył, albo potwór jest humanoidem. Coś tu śmierdzi. Trzeba pójść za śladami. Warto się tu rozejrzeć. O, jeszcze kroka będziesz miał dodatkową dziurę we łbie, Dwan! Czego tu szukasz? Mów!
Muszę porozmawiać z twoim przywódcą w ważnej sprawie. Nie ufam ci. Domyśliłem się, kiedy zacząłeś mierzyć do mnie z łuku. Ciągle trzymasz mnie na celu. Nie zrobię nic głupiego, możesz być pewien. Pewien będę dopiero, jak oddasz mi broń. No dalej, miecze. Zdejmij je, to zaprowadzę cię do Vernociel. Na to się nie mogę zgodzić. Błąd. Ostatni, jaki popełniłeś. Epe! Teraz możemy oba, ponieważ mamy też większy udzik 84 easy, nie wspomniałem. Chcieliśmy pobierać. Czy to ciekawego nie ma? Szkoda. Skrytkę. Czemu to jest? Udało to się. A nic. Konstrukcyjne. Znów ta temu kradła. Patrząc sobie przy okazji. Kurwa, ale zwykle. Śledzenie. I zamieniony. Zawiniony brał jeszcze.
całości zobacz, podatku. O. Dobra. Spadamy z tego. Nie użyłem kota, dobra. Szukasz kłopotu? Sama cię znajdą. No, wreszcie jesteś. Dorwałeś tego potwora? Nie było żadnego potwora. Na konwoje napadały elfy z komanda Skojatel. Masz, to i wiewiórcze kity. Skojatel, powiadasz? A myślałem, że już żeśmy wybili te szkodniki do ostatniego. Że nie ludzie zmądrzały. No, to trzeba będzie ich usadzić. Zrobi się spis długouchych w okolicy, powiesi co dziesiątego, to się uspokoją. Z pewnością. Widzę, że myślimy podobnie. Swój chłop z ciebie. Masz to obiecane złoto i glej. Szerokiej drogi! Niech żyje, niech żyje. Żygać mi się chce. Dobra. Musi być mińskie. Dobra, tutaj dziesiątka, tak? Nie, ósemka. Tutaj. Spoko. A my jesteśmy blisko odnośnie drogowskazu. Niby tu jest jakieś miasto. Ciesz się życiem, odmieńcze. Możesz. No właśnie. Jest to drogowskaz, ale nie widzę. Ale nie widzę tutaj innych twoich sklepów, na przykład. To sama taka ta wioska. Dobra. Mamy podążać tutaj. Trzeba w końcu porobić te wszystkie zadania. Sprzedajemy ten wszelki bagier. Swoje towary. Ładnie.
Bywaj. Ciemność widzę. Kochanie, czemu masz takie siwe włosy? Witaj. No? Podobno grasuje tu potwór, którego nazywacie skrzekaczem. Ano grasuje, krowy i kozy porywa, ale jak człek mu wejdzie w drogę, to też nie pogardzi. Borzul, co u dziedzica przy polowaniach robił, powiedział, że dość tego i on bestyję przegoni. Oho. Wziął siekierkę, zasadził się na skrzekacza za fosą od strony bór i tam go znaleźli. Flaki miał po gałęziach rozciągnięte jak babie lato. Pół dnia go zbieraliśmy do grobu. Wiem, że czasy ciężkie, ale musisz sypnąć więcej grosza. Dużo chcecie. O parę koron za dużo. Tyle to mogę dołożyć. W końcu nadstawiacie za nas karku. Najwyższa pora, żeby tym skrzekaczem zajął się zawodowiec. To mi powie o nim coś więcej. A może Szymko? To syn Borzuja, tego co zginął. On po czwarę widział na własne oczy. Tylko z nim ciężko idzie gadać. Jeszcze ojca nie odżałował. Rozumiem. Gdzie go znajdę? Kręci się po moim obejściu. Matka go dawno obumarła, teraz ojca stracił. Tam go przygarnął. Gdzieś tutaj. Fajna sprawa, tego sumka 200 parę. Koron. Czy mam porozmawiać? Tak. Pogadamy. A potem się zobaczy. Go ahead.